Witajcie drodzy kochani, witam was tutaj z gór na Teneryfie. Jesteśmy w tej chwili na 1200 metrów ponad poziomem morza i chciałem wam opowiedzieć kilka słów o historii Ziemi, ponieważ niedawno dotarły do mnie informacje, że po prostu znaleziono bunkier z Vimanami, ze samolotami z dawnej epoki, który został w nietkniętym po prostu stanie znaleziony w pewnym miejscu na naszej planecie. Jak również, jak już mówiłem wcześniej, została znaleziona kobieta, która była w specjalnym żelu zakonserwowana. No, oczywiście naukowcy z Rosji mówili, że to jest 800 milionów lat. Oczywiście jest to nieprawda. Ciało kobiety zakonserwowane w żelu ma 9500 lat. Po prostu jest nie tak stare, jak to dowodzili naukowcy rosyjscy. No i chciałem wam powiedzieć, że życie na Ziemi, ludzkiej cywilizacji, nie zaczyna się od tego momentu, kiedy właśnie teraz w tym wieku się zaczęło wszystko po prostu rozwijać. Cała technologia zaczęła po prostu robić się motory parowe, zaczęły się robić samoloty. Te samoloty już istniały od dawien dawna, helikoptery tak samo. Inne maszyny tak samo istniały już przed wiele tysiącami lat, czy to w Egipcie, czy to w Indiach, tak zwane Vimany, które poruszały się albo na napędy jądrowe, albo po prostu na wodę, na energię praniczną. Także właśnie chciałem zwrócić wam uwagę, że ta cywilizacja tak naprawdę to jest jakby cykliczne odradzanie się po prostu. Jest jedna cywilizacja, która upada, potem następuje druga cywilizacja i tak cały czas w kółko zmieniają się ery. Najpierw jest złota era, gdzie jest wszystko w harmonii, potem już jest coraz gorzej, jest era srebrna, potem jest era brązowa i w końcu żelazny wiek i potem znowu to wszystko po prostu się odnawia i znowu jest cykl, gdzie po prostu zaczyna to wszystko od nowa funkcjonować. Także znajdywanie pewnych artefaktów typu chipy na Syberii, typu Vimany, które znaleziono w Afganistanie, czy tam w Indiach, w Tybecie, no to po prostu nie jest to po prostu coś nowego, ponieważ cywilizacje były, są i będą istnieć na tej planecie i ta planeta jest jakby miejscem przejściowym, tu nie jesteśmy po prostu na wieczność, jesteśmy tu na jakiś czas i zmieniamy po prostu nasze ciała tak samo, jak zmieniamy nasze ubrania. Także nic tutaj nie jest na zawsze. Wszystko po prostu ulega pewnym zmianom. I musimy to po prostu ten fakt zrozumieć, naturę tego świata materialnego, który jest po prostu przejściowy. Jest to świat, który się po prostu zmienia. Zmieniają się nasze ciała, zmienia się atmosfera wokół nas. Także musimy to wszystko pojąć. Ja chciałem na marginesie skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest odpromiennikiem naturalnym, jest bardzo zdrowym. Jest to właśnie odpromiennik, który możecie spotkać na linku pod naszym YouTube'em. Jest na bazie minerałów. No i jeżeli chcecie, możecie taki odpowiednik po prostu zakupić. Dziękuję państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.